dobry. Dzisiaj ponownie gościem Wszechnicy jest pan doktor habilitowany Adam Leszczyński, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję panu za powtórne przyjście do nas. Cała przyjemność po mojej stronie. Kończąc naszą poprzednią rozmowę, umówiliśmy się, że spotkamy się drugi raz, żeby porozmawiać o okresie dwudziestolecia międzywojennego. Od odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej w 1918 roku, z grubsza do wybuchu II wojny światowej. Od czego zaczniemy? No, ja myślę, że należałoby zacząć od poparcia chłopskiego dla niepodległości Polski, bo to jest sprawa otwarta i w ogóle poczucia świadomości narodowej chłopów. Prawda? I tutaj sprawa jest otwarta i ona jest też drażliwa, to znaczy z pewnością wiadomo, albo raczej taki się wydaje konsensus badaczy w tej chwili, że część tylko wsi etnicznie polskiej miała wówczas coś, co badacze nazywają dwudziestowieczni świadomością narodową. I teraz oczywiście musimy się zastanowić, co oni przez to rozumieli. Znaczy oni przez to rozumieli przekonanie, taką samą identyfikację z narodem polskim, czyli świadomość tego, że jestem Polakiem i że z tego tytułu no na przykład powinienem cieszyć się z odzyskania niepodległości przez państwo polskie, nawet wówczas, jeżeli to państwo, warunki moje, prywatne warunki życia w państwie polskim są gorsze niż w państwach zaborczych. A tak było. I to trzeba powiedzieć sobie na wstępie. To znaczy przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego warunki życia, porozmawiamy jeszcze o szczegółach, ale dochody przede wszystkim i siła nabywcza wsi były niższe niż przed 1914 rokiem. Więc jeżeli oni, chłopi mówili czasami, że za cara było lepiej, faktycznie za cara było im lepiej, tak? pod różnym względem. No i to oczywiście można się zastanawiać, czy państwo polskie, czy poczucie dumy z państwa polskiego, albo poczucie bycia u siebie, to też jest sprawa, nie jest wcale sprawa prosta, ponieważ administracja, mamy bardzo to bardzo dobrze udokumentowane, administracja w okresie międzywojennym traktowała często wieś bardzo źle. Było bardzo dużo represji, bardzo dużo takich administracyjnych szykan, ciśnienie podatkowe także było bardzo wysokie. Czy taki fiskalizm państwa polskiego był bardzo wyśrubowany. No i chłopi bardzo często narzekali. To mamy bardzo dobrze udokumentowane, też buntowali się przeciwko temu państwu. Ono było własne, ale równocześnie było często postrzegane jako obce i opresyjne. Natomiast jeżeli jesteśmy przed rokiem 1918, no to oczywiście sprawą drażliwą jest ziemia. Tak? Ziemie polskie, nie wszystkie w równym stopniu, ale generalnie ziemie polskie są dość mocno przeludnione. Mamy tam bardzo dużą liczbę osób zbędnych, czyli takich, które nie mają, mogą przeżyć, bo nie umierają raczej już z głodu w tamtych czasach. Chociaż okres wojenny jest ciężki, panuje tam wtedy drastyczne niedożywienie, głód na ziemiach polskich, no ale jednak masowych śmierci głodowych nie ma. Natomiast ci ludzie im przesadnie mają co ze sobą zrobić, prawda? Oni nie mogą wyjść do miasta, tam nikt na nich nie czeka. Oni nie mogą wyemigrować, jak przed rokiem 1914, kiedy ta droga do na przykład do Stanów Zjednoczonych była szeroko otwarta. No jest wojna, jest, więc oni, także tam jest bardzo duże poczucie napięcia. I to wiemy z różnych źródeł, że jak wtedy konserwatyści pisali, no właśnie szerzy się agitacja, prawda, czy tam rewolucyjna. I w momencie, kiedy powstaje państwo polskie u schyłku 1918 roku, bo my mówimy o dacie 11 listopada, ale to już się proces, był rozciągnięty na wiele miesięcy. Ludzie, którzy w nim brali udział, oczywiście mieli poczucie funkcjonowania w kompletnym chaosie, prawda? Pojawiały się jakieś ośrodki władzy, rząd w Lublinie, prawda? Jakieś ośrodki w Warszawie, jakieś komisje likwidacyjne w różnych miejscach, więc to była taka zupełna magma. Te wojska okupacyjne, prawda, one, ci żołnierze się, te armie zaborcze się rozwiązywały, one, ci żołnierze szli do domu, prawda, całe transporty wracały, była taka wielka wędrówka ludu, więc po poczuciu ogromnego chaosu, prawda, nędzy i niepewności jutra. I jak gdyby w tym kontekście mamy na przykład w pamiętnikach ziemiańskich świadectwa, że właśnie, że chłopi
jest taki bardzo piękny, wydany niedawno przez Kartę, pamiętnik ziemianki z Kieletczyzny. I ona opisuje właśnie, że ona miała takie lekko endeckie poglądy, prawda? I ona bardzo dużo nieufności wobec chłopów. No właśnie opisuje, że tu tam kogoś jakiegoś pobito, że ci chłopi tak chodzą, oglądają, żeby nie podzielić tej, że zabierają sobie jakieś rzeczy pozostawione przez administrację okupacyjną, że tylko czekają na moment, w którym będzie, i że ona słyszy cały czas, że dochodzi już do dzielenia gdzieś tam. I mówimy tutaj o, nie o agitacji bolszewickiej, w sensie nie o czymś, co przyszło z zewnątrz, ale o czymś, co jest nasze, tak? Jak my tutaj, właśnie chłopi chcą dzielić ziemię folwarczną. I ta skala tego zjawiska jest trudna dzisiaj do oszacowania. Wiemy, że ono było, wiemy, że powiedziałbym, warstwy posiadające obawiały się go wtedy. Wkrótce po odzyskaniu, po przejęciu władzy przez Piłsudskiego w Warszawie dochodzi do spotkania, to było bodajże 6 grudnia 1918 roku, dochodzi do takiego spotkania, prawda, z przedstawicielami ziemian i organizacji ziemiańskich. Ci ziemianie proszą Piłsudskiego o to, żeby powstrzymał dzielenie ich majątków, żeby wysłał wojsko. I to znowu jest, w zgodzie, że tak powiem, z bardzo dawną polską tradycją. To znaczy wojsko, państwo polskie wysyłało wojsko, albo administracja rządowa, prawda, wysyłała wojsko, zaborcza, ale w okresie Królestwa Kongresowego czy wcześniej wysłano wojsko polskie, więc do tłumienia, prawda, przywracania porządku społecznego i tłumienia i tego, żeby chronić majątki ziemiańskie, prawda. Więc presja była od samego początku. I później mamy w okresie wojny polsko-bolszewickiej oczywiście bardzo dużą mobilizację, próbę mobilizacji chłopów, no bo to jest naród chłopski, prawda? 70% populacji mniej więcej, tak? Może 70 parę, no możemy różnie liczyć, pewnie różnie szacować, a mniej więcej 70% populacji. I wiadomo, że niepodległość Polski się nie obroni bez ich poparcia. I teraz co robią? No ci chłopi muszą po prostu wziąć, iść do wojska i walczyć, nie uciekać z frontu, nie dezerterować, tylko walczyć. Ale to był pobór? No oczywiście, że był pobór, tak, ale pobór. Był też, oczywiście, że był, ale oprócz tego byłaby też duża agitacja występowania, prawda, ochotniczego. No i mamy takie na przykład doniesienia, że ten pobór często idzie średnio. To znaczy, że ludzie oczywiście część, że inteligencja, ziemiaństwo, część mieszczaństwa wyraża entuzjazm i tam rzeczywiście można mówić, prawda, ochotniczym zaciągu. Bywało z tym lepiej lub gorzej, ale on był, prawda, entuzjazm był. Natomiast wśród chłopstwa bywało z tym różnie. I mamy jakieś, prawda, relacje władz wojskowych, które mówią, że oni, że tutaj czasami trzeba szukać tych chłopów gdzieś tam za piecem się chowają przed poborem, że niezbyt chętnie, że ludzie opornie, że prawda, że komisje są przyjmowane niezbyt życzliwie. No więc co tym chłopom... jak można tych chłopów zachęcić do tego, aby bronili Polski? Mamy tutaj kilka, że tak powiem, politycznych przedsięwzięć, które zadziałały, one się udały. Pierwszym jest propaganda skierowana do chłopstwa z dużym zresztą poparciem Kościoła, ale także ziemiaństwa i w ogóle tych całych wszystkich elit wiejskich, która przedstawia bolszewików jako idących ze wschodu, jako taką azjatycką nawałę, azjatycko-żydowską, kierowaną przez Żydów. Ale także i obrazy, i się opowiada się chłopom, w części zresztą prawdziwe pewnie, obrazy mówiące o tym, jaka straszna katastrofa spotyka te okolice, w których już bolszewicy się instalują, prawda? Co jest bardzo ciekawe dla mnie, to jest, że te wizerunki, prawda, takiego przewrotu społecznego, wywrócenia świata na głowie, okrucieństw takich barbarzyńskich, które są związane z najazdem bolszewickim w propagandzie, one są, bardzo przypominają obrazy powstań chłopskich jeszcze datujących z XVIII wieku. To znaczy jakby jak sobie wyobrażano powstanie chłopskie i przemoc chłopską, czyli właśnie na przykład takie różne symboliczne akty odwrócenia porządku społecznego. Na przykład mamy w jednym z osiemnastowiecznych
czy jeszcze XVII-wiecznych nawet chyba, to jest jeszcze trochę powstania kozackiego, no relacje o tym, że kozacy po zdobyciu jakiegoś pałacu zabijają oczywiście całą szlachtę, natomiast potem żony tych szlachciców wydają za chłopów, prawda? Więc to jest takie symboliczne przejęcie kobiet, prawda, okupanta, ale też odwrócenie porządku społecznego. No i te same obrazy wracają przy okazji propagandy antybolszewickiej, prawda? To jest taka katastrofa, koniec cywilizacji, prawda, niszczenie kościołów, mordowanie księży, no właśnie takie absolutne, taka antycywilizacja, powiedziałbym, tak? Antycywilizacja. To jest jeden. Także bolszewicy przyjdą, zabiorą ci, drogi włościeninie, prawda, zabiorą ci twoje gospodarstwo, zabiorą ci twoje zwierzęta, zniszczą twój kościół, do którego jesteś... I zabiją twojego proboszcza. Zabiją twojego proboszcza, no, zainstalują Żyda u władzy, prawda, bo antysemityzm był bardzo wyraźny w tej propagandzie. Wątki antysemickie były bardzo wyraźne. Więc propaganda to jest jedna rzecz i myślę, że ona była w dużym stopniu skuteczna. Druga to była obietnica reformy rolnej. No to była absolutnie kluczowa, prawda? Reformy rolnej, czyli parcelacji, ona miała tam szereg elementów, ale kluczowa była parcelacja folwarków, tych gospodarstw ziemiańskich pomiędzy chłopów. No i państwo polskie obiecało tą reformę, jak bolszewicy podchodzili pod Warszawę, uchwaliło ją. Obiecywało ją wcześniej, o kształcie jeszcze porozmawiamy, bo to jest ważna rzecz. Więc to są te dwa kluczowe elementy. No i trzeci to jest jeszcze wykorzystanie stronnictw chłopskich, które miały duże wpływy na wsi, zwłaszcza stronnictwa PSL-u Witosa, który był takim bardzo konserwatywny. Relacje z kościołem miał skomplikowane, no ale generalnie jednak był, nie można powiedzieć, że był klerykalny, natomiast był konserwatywny i to w takim bardzo wyraźnym odcieniu, prawda, odwołujący się do porządku społecznego, ładu, takiego właśnie w odróżnieniu, bo był też PSL chłopski radykalny, mniejsza o nazwy, no natomiast tutaj więc Witos chodzi do rządu, prawda, więc mamy takie symboliczne, bardzo ważne, dokooptowanie elit włościańskich do rządzenia Rzeczpospolitej. Ono trwało bardzo krótko, w momencie zagrożenia tak naprawdę, ale to wszystko zrobiono. Czyli są te trzy elementy, prawda, czyli jedna to jest propaganda, bardzo efektywna, druga to jest obietnica reformy rolnej, a trzecia to jest obietnica uczestnictwa we władzy, prawda, poprzez taka symboliczna, poprzez włączenie tam... Poprzez premiera, ale i no, taki, prawda, rząd jedności i tutaj właśnie chłop jest fundamentem tego odrodzonego naszego państwa. I to działa. Są oczywiście, z każdej armii zdarzają się dezercje, więc zdarzają się dezercje i z Armii Polskiej. Mamy informacje o tych dezerterach. Duża część tych dezerterów to są chłopi. No ale trudno jest ocenić, czy oni dezerterują, z jakich powodów, czy to jest jakby powyżej średniej, tak, dla typowej dla armii ówczesnego czasu. A więc wygrywamy wojnę rękami chłopskimi, wygrywamy wojnę. I co się dzieje dalej? No dalej się okazuje, że obiecana reforma rolna bardzo szybko napotyka gigantyczne trudności. To znaczy najpierw reforma jest uchwalona latem 1920 roku. W marcu 2021 roku jest uchwalona nowa konstytucja. Jeden z artykułów tej nowej konstytucji mówi o odszkodowaniu. To właściwie interpretowany jest w taki sposób, że dekret o, że ustawa o reformie rolnej uchwalona wcześniej staje się niekonstytucyjna. Trzeba ją zmienić, trzeba ją dostosować. To jest sprawa tam trafia do sądu, ona się leży tam dwa lata w sądzie. Nagle się okazuje, że wszystko trwa strasznie długo. I jest bardzo skomplikowane. Jest bardzo, bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Nie da się, nie można... Przecież jesteśmy państwem praworządnym, nie możemy tego, prawda, tak po prostu odbierać własności. I ona jest poprawiana, potem jest uchwalana, sąd zaleca dostosowanie jej ustaw do konstytucji, ona jest o reformie, ona jest uchwalona w 25 roku, o ile dobrze sobie przypominam. Jest uchwalona w wersji złagodzonej w stosunku do pierwotnej, która też nie była przesadnie radykalna. I tam na przykład znajdują się takie
Więc po pierwsze jest to reforma z odszkodowaniem. Ktoś to odszkodowanie musi zapłacić. Więc oczywiście z punktu widzenia chłopa, no to można, to on, chłop, który otrzyma tą ziemię, musi ją spłacać przez bardzo długi czas, zresztą to są dekady, prawda, i to myślę, że to akurat chłopi rozumieją, że trzeba zapłacić, szczególnie jeżeli to będzie rozłożone, prawda, ale do przeprowadzenia reformy w terenie potrzebne są pieniądze w budżecie. I tych pieniędzy w budżecie zawsze brakuje. W związku z tym no, budżet polski działał zawsze w takich samych warunkach, w jakich działa dzisiaj. Wszyscy go znamy doskonale, czyli zawsze nie było w nim pieniędzy. Prawda? Zawsze państwo polskie miało bardzo pilne potrzeby i na wiele tych pilnych potrzeb nie starczało. I w zasadzie parcelacja postępuje na zasadach zgodnie z reformą do wielkiego kryzysu na początku lat 30. I ona się potem zatrzymuje, ponieważ już naprawdę nie ma pieniędzy. Tak? Już naprawdę nie ma pieniędzy na to, żeby ją przeprowadzać. Także... A czy możemy powiedzieć, jakiego rzędu to są ilości ziemi? Ile chłopi dostają jest, tej ziemi? Dostają, kupują? To jest mniej więcej, o ile ja sobie dobrze przypominam, ale nie chciałbym teraz oszukać, to jest mniej więcej 1/4 albo na 20% 20% tej, przez cały okres dwudziestolecia tej ziemi tak zwanej obszerniczej. Parcelacja postępuje też ze względów rynkowych. I ona postępuje również żwawo, ponieważ majątki ziemiańskie generalnie są anachroniczną formą gospodarowania. One się słabo opłacają. Ziemianie są zadłużeni, ziemian ubywa, rodzin ziemiańskich czy majątków ziemiańskich ubywa kilka tysięcy, o ile dobrze sobie przypominam, w ciągu 20 lat, mniej więcej 1/5. I no, ziemianie się wyprzedają. I sprzedaż, parcelacja ziemi, jeżeli się majątek sprzedaje w kawałkach, parcelując go, a nie w całości, można na tym zarobić znacznie więcej. W związku z tym ta parcelacja postępuje, ale oczywiście trzeba tą ziemię kupić za gotówkę. No więc, albo się zadłużyć, prawda, ją kupić. No w każdym razie, w każdym razie jest to bardzo kosztowny i dostępny tylko dla niektórych proces. W tej ustawie o reformie rolnej było szereg zapisów, które sprawiały, że ona była niekorzystna. No jednym z na przykład z zapisów było to, że tam parcelacji podlegały majątki powyżej, do pewnej granicy. Ona była różnie ustalona, ale powiedzmy, że było, załóżmy, że było to, nie wiem, tam 100 hektarów, powiedzmy, przyjmijmy. Tak? Więc jeżeli właściciel majątku miał, powiedzmy, 130 hektarów i z tego musiał sobie zostawić 100, to ten właściciel wskazywał, które części będą ulegały parcelacji. Więc naturalnie wskazywał te, które były najgorsze, prawda? To znaczy, to jest racjonalne zachowanie ekonomiczne. I takich zapisów tam było dość dużo. I efekt był oczywiście taki, że duża część chłopów czuła się potwornie rozczarowana tą niespełnioną. Uważała, że ta obietnica była niespełniona przez państwo polskie. Ale to był tylko jeden element tego gigantycznego rozczarowania wsi niepodległą Rzeczpospolitą i powiedziałbym nawet, że pewnie nie najważniejszy. Drugim, wydaje mi się, kluczowym elementem tego rozczarowania, które się przerodziły w powszechne protesty już w latach 30., prawda? Czy pomiędzy w kryzysie. W kryzysie i później, jak już kryzys się kończył, już następowało odbicie, prawda? Pod koniec lat 30. No więc drugim elementem tego rozczarowania były po prostu fatalnie warunki no, dochodni, bardzo niskie dochody. Chłopi przed wojną, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, sprzedawali korzystniej niż przed 1914 rokiem swoje płody rolne tylko przez 2 lata przedkryzysowe. Realnie ich dochody były niższe niż przed 1914 rokiem. Przez wszystkie pozostałe i we wszystkich 18 częściach? Z 20 lat. 18 z 20 lat Rzeczypospolitej. Ja nie wiem, jak to wyglądało w poszczególnych regionach, ale dla całego kraju tak te dane wyglądały. No więc oczywiście żyje się gorzej, prawda?
Na to, że żyje się gorzej, nakłada się jeszcze wrogość administracji. I znowu mamy w niedawno wydanej, doskonałej monografii, takiej bardzo obszernej, o protestach społecznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest bardzo obszernie, doskonale dokumentowany rozdział o nadużyciach administracji, na to, co się skarżyli chłopi, mówiąc o administracji, o policji, prawda? Oni na przykład skarżyli na arbitralnie nakładane kary administracyjne. Na początku lat 30. w Polsce nałożono ponad 1 000 000, o ile dobrze sobie przypominam, kar administracyjnych na wsi. I to były właśnie kary za niepomalowany płot, za jakieś, nie wiem, bardzo arbitralnie. One były w zasadzie, nie dało się ich oprotestować, prawda? Nie można, apelacji nie było. Apelacji nie było. Kary. To były często duże kwoty jak na możliwości tych ludzi. No i czuli się, są właśnie takie właśnie skargi chłopskie, czy takie zapisy, w których oni mówią, no, przychodzi policjant do wsi i po prostu nakłada tutaj, że pies za głośno szczeka, tutaj coś, po prostu nie można się od tego, nie uwolnić. Można tego się uwolnić. Także w czasie protestów w latach 30. no chłopi byli traktowani przez policję niesłychanie brutalnie. I tu mamy mowę o upokarzaniu, o biciu, także już na posterunkach, prawda, kiedy ci protestujący tam zostali zgarnięci, o torturach różnego rodzaju i tych relacji jest dużo, prawda? Więc, ale też takim poczuciu właśnie bycia obywatelem drugiej kategorii, prawda, traktowanym z góry przez ten aparat policyjno-urzędniczy. Mamy na przykład takie właśnie zapisy w pamiętnikach chłopskich z tego czasu, w którym właśnie jeden z pamiętnikarzy mówi, że on to się, że jak się idzie do urzędu, to trzeba się ubrać jak chłop, tylko jak człowiek z miasta, no bo jak się ktoś ubierze jak chłop, no to będzie potraktowany gorzej. Prostu potraktowany jak śmieć. I to było doświadczenie, na które ci ludzie się bardzo często skarżyli, więc mamy poczucie deprywacji materialnej. Mamy poczucie niespełnienia obietnic przez państwo polskie, mamy poczucie, doświadczenie złego traktowania i jeszcze do tego wielki przyrost naturalny, setki tysięcy ludzi wchodzących co roku, prawda, na rynek pracy, na którym kompletnie nie ma dla nich miejsca, oni zupełnie nie mają co ze sobą zrobić. Przed rokiem 1914 oni by wyemigrowali. Ale od lat 20. emigracja sezonowa w zasadzie się zamyka i w okresie wielkiego kryzysu już mamy bodajże w 1932 roku moment, w którym więcej ludzi wraca do Polski niż z niej wyjeżdża. Na ziemię Polski niż z niej wyjeżdża. Bo gdzie indziej też jest kryzys i wracają do siebie, tak? Ale tutaj też nie mają sensu zrobić. Więc to ciśnienie jest ogromne. Radykalizm narasta. I te bunty to są bunty o podłożu jakby takim złożonym tych wszystkich pięciu czynników, które pan wymienił, czy to są jednak one są na przykład bunty często prowokowane poprzez... Aha, i tutaj jeszcze trzeba dodać na przykład, że te traktowanie robotników rolnych zwłaszcza, pracujących na dużych gospodarstwach, było często tym ludziom przypominało czasy pańszczyźniane. I to oni używali, to nie komuniści używali tych porównań, tylko oni ich używali, prawda? Mamy w roku 1919 powstaje Związek Zawodowy Robotników Rolnych, założony przez socjalistę Jana Kwapińskiego, socjalistę z PPS-u, a nie komunistę. Ale też nie działacza chłopskiego. I ten, nazwano go królem fornali, to trochę pogardliwie oczywiście, prawda? No więc i ten związek jest niesłychanie radykalny, jego działacze są... biorą udział w przejmowaniu po wejściu bolszewików i ziemianie toczą z nim straszną walkę, prawda? Oskarżają ich na przykład o kolaborację z bolszewikami i zresztą są przesłanki, świadectwa mówiące, że część działaczy rozstrzeliwano po tym, jak bolszewicy
bolszewicy się wycofali czy uciekli, wchodziło Wojsko Polskie, no to tych działaczy posądzano o kolaborację i zdradę. Tak. O zdradę i zabijano, więc ta walka jest niesłychanie, było to Wojsko Polskie, już jasno, prawda? No. Więc ta walka jest niesłychanie brutalna. Związek z organizacje ziemiańskie wydają broszury, w których, prawda, opisują właśnie, jak ci fornale czyhają na majątki bogobojnych ziemian, prawda, którzy są oczywiście ostoją fundamentem polskości, jak kolaborują z bolszewikami. Także ten konflikt jest niesłychanie brutalny i jeżeli ktoś sobie wyobraża, prawda, to wydaje mi się częste dzisiaj, na okres dwudziestolecia, jako okres takiej właśnie harmonii, solidarności społecznej, gdzie to chłop na polu, a ułan pan w białym dworku, no to jest kompletny fałsz, to jest absolutna, ja bym powiedział, że to jest zakłamywanie prawdziwej historii stosunków społecznych w Polsce. Świadome być może u części niektórych ludzi, którzy to robią, u innych pewnie nieświadome. No natomiast te konflikty były bardzo, bardzo ostre. Mamy na przykład też świadectwa i takie o tym, że na przykład chłopi byli jeszcze, posłuszeństwo na u robotników na wsi wymuszano często biciem. To było absolutnie normą do, powiedzmy, pierwszych latach XIX wieku. Do połowy XIX wieku zostało zdelegalizowane, w różnych nie wolno było. Natomiast w praktyce utrzymywało się bardzo długo. I jeszcze są skargi z okresu międzywojennego na dziedziców niektórych, że oni rzeczywiście biją swoich robotników albo są skłonni ich uderzyć, jeżeli ten robotnik nie robi, źle pracuje, ich zdaniem nadzorcy, prawda? To już jest oczywiście wtedy postrzegane jako coś anachronicznego, jako czegoś, coś, co się nie powinno zdarzać, coś nagannego, no ale takie sytuacje się zdarzają, prawda? Więc mamy też powracające regularnie od czasów I wojny światowej plotki o powrocie pańszczyzny, propaganda państw zaborczych jeszcze w czasie I wojny światowej mówiła, że jak państwo polskie się odrodzi, no to czy to wróci pańszczyzna razem z państwem. To jest ciekawe zresztą utożsamienie, prawda, że państwo polskie jest państwem, nie jest państwem wszystkich Polaków tutaj w tej optyce, tylko jest państwem ziemiańskiej elity. I że chłopie teraz, prawda, car dał ci ziemię, a teraz będziesz musiał... A teraz ci zabiorą. A teraz przyjdzie pan i ci każe z powrotem odrabiać pańszczyznę. No, oczywiście trudno powiedzieć, na ile to trafiało na podatny grunt, być może było odrzucane. Nie wiemy tego do końca, prawda? Niemniej jednak takie lęki krążyły. Więc mamy szereg buntów na wsi o większej, mniejszej skali od początku lat 30. One dotyczą na przykład zapłaty za prace polowe, warunków pracy, prawda, i przeradzają się w takie konfrontacje z policją, często krwawe. A jak w tym wszystkim stronnictwa chłopskie, bo przecież mamy partie chłopskie, nie jedną. Mamy partie chłopskie, ale partie chłopskie są w opozycji. Partie chłopskie, no Witos, wiadomo, najpierw trafia do więzienia, jest sądzony w Brześciu, potem trafia do więzienia, potem jest na emigracji w Czechosłowacji. I stronnictwa chłopskie próbują... Wielki strajk chłopski pod koniec lat 30. No to jest taka próba odzyskania inicjatywy politycznej, prawda? Mamy wielkie napięcia na wsi, mamy wielką nędzę, mamy wrzenie i z tego na tym jest próba zrobienia stronnictwo chłopskie, stronnictwo ludowe, próbuje na tym zrobić swoją akcję polityczną. I ten strajk udaje się przede wszystkim tam, gdzie ruch ludowy był najsilniejszy, czyli w dawnej Galicji, na południu Polski. I pociąga za sobą, prawda, liczne konfrontacje. Tam dochodzi do na przykład blokad miast, prawda, do takich prób blokowania przewożenia towarów ze wsi do miast. Dochodzi do licznych konfrontacji z policją.
i ginie według oficjalnych statystyk Stronnictwa Ludowego, ginie około 50 osób, prawda, zostaje zabitych, ale te liczby mogą być większe. Aresztuje się działaczy stronnictwa, część gospodarstw ich jest z takim przyzwoleniem władzy rabowana, rozkradana przez... także można sobie wyobrazić jakby poziom represji i przemocy, który tam wtedy był. Oczywiście z perspektywy władzy wszystkie te prasy rządowej, wszystkie te bunty, no to jest działalność obcych agitatorów, prawda? To jest albo działalność opozycyjnych agitatorów, albo działalność tych agitatorów się wyłapuje, prawda? Prasa rządowa pisze właśnie o nich, w tym właśnie, że tutaj policja, agitator wszedł do wsi, dzielona policja złapała agitatora, mamy taki język, prawda, konfliktu już w zasadzie prawie taki, no nie powiem, że wojennego, no ale takiego po prostu bardzo ostrego konfliktu wewnętrznego. Mamy też, jest po jednym z takich, cytuję w swojej książce, która się ukaże w listopadzie, taką relację właśnie z jednego z protestów z bodajże 36 roku z okolic Lwowa, w którym zginął w czasie ataku chłopskiego na posterunek policji. Został zabity młody chłopiec przez policjantów, zastrzelony, kilkunastoletni. No i relacja kończy się takim właśnie cytatem z kazania księdza na pogrzebie, który ksiądz mówił, że okazywał zero współczucia, powiedział, no to jest właśnie pomnik chłopskiej głupoty, prawda? Tam w ogóle nie było mowy o żadnym... ksiądz wykorzystał tą okazję do tego, żeby przypomnieć chłopom, tu jest... Gdzie jest ich miejsce? Tu jest wasze miejsce, tak. Wasze miejsce to jest właśnie... Wasza rola to jest właśnie znosić wasz los, nie buntować. No właśnie, a jak... Kwestia takiego paradoksu, że z jednej strony chłopi uchodzą za ludzi religijnych, przywiązanych do tradycji, a z drugiej strony wiemy, że jednak w dwudziestoleciu międzywojennym było bardzo dużo takiego antyklerykalizmu na wsi. Ale to jest bardzo, to jest bardzo stara polska historia. Mm-hmm. Nie ma żadnej sprzeczności, wbrew pozorom. To znaczy, chłopi oczywiście mogą być przywiązani, bardzo często byli niesłychanie przywiązani do religii. Religijni tak naprawdę. Do kościoła, głęboko. Bardzo religijni. I to zresztą było bardzo, bardzo sprytnie i skutecznie wykorzystywane przez ruch narodowy, przez narodową demokrację, różne jej, tak powiem, odrosty, takie powiedziałbym, organizacje społeczne związane z narodową demokracją, do zdobywania sobie poparcia na wsi. Oni byli w tym bardzo dobrze i to rzeczywiście działało, tak? To znaczy to faktem, że na terenach, zwłaszcza kongresówki, mniej w Galicji, ale na terenach zwłaszcza kongresówki czy w Wielkopolsce, no to dominacja narodowej demokracji na wsi była całkowita. Tak? To była bardzo endecka wieś. Endecja oczywiście miała kilka narzędzi politycznych, którymi sobie zapewniała poparcie. Religia była jedną z nich, antysemityzm był drugą. Chłopi mogli być, byli religijni bardzo często, bardzo przywiązani do tradycji, do obrzędów, do kościoła, no, ale z drugiej strony oczywiście, i to też było bardzo stare w polskiej historii, sięgające stuleci, stulecia wstecz, no, mogli być krytyczni wobec swojego księdza, który był, to się nie zmieniło wcale, znamy tę historię do dzisiaj, prawda? Ksiądz tam, nie wiem, pije, bierze za drogo, jest niemiły, źle tych chłopów traktuje, prawda? Więc oni się mogli skarżyć albo być niezadowoleni, albo i ten takie poczucie właśnie protestu przeciwko nadużyciu, przeciwko zachowaniom konkretnych kościoła, czy tej instytucji postrzeganymi jako nadużycia, no to one oczywiście są, tak? Ten antyklerykalizm jest żywy. Ale on się nie kłócił z religijnością. To nie jest tak, że człowiek, który był antyklerykalny, przestawał chodzić do kościoła, prawda? Mógł, to się nie wchodziło w konflikt.
źle mówił o księdzu przy obiedzie, ale czuł się. Tak, zwłaszcza kiedy musiał mu zapłacić. No. Trzeba pamiętać, że mówimy o społeczności, społeczeństwie, w ogóle było niesłychanie biedne. Niesłychanie biedne z naszego punktu widzenia. Mam na przykład dane dotyczące wydatków na kulturę, na całą sferę kultury, książki, prasa i tak dalej. To są one oczywiście, te wydatki były mniejsze na ubogich Kresach Wschodnich, a większe w poznańskim, bo przepaść jakby cywilizacyjna pomiędzy Wielkopolską a Kresami Wschodnimi była gigantyczna. Ale one były nadal bardzo małe, no to były kwoty rzędu złotówki rocznie, powiedzmy w dobrych latach, tak? No to ile dóbr kultury można skonsumować za złotówkę, prawda, w ciągu roku? Powiedzmy może, jak jesteśmy przy kulturze, Polska weszła w niepodległość z olbrzymim problemem analfabetyzmu. Owszem, i to był jeden z, to był jeden z niewielu problemów społecznych, który starano się rzeczywiście realnie rozwiązać, i w dwudziestoleciu osiągnięto ogromny postęp. Przy czym ta edukacja była, ona miała oczywiście także walor polityczny, to znaczy edukacja na poziomie podstawowym jest zawsze wychowywaniem świadomego obywatela, prawda? Odgrywają strategiczne, ona jest strategiczna dla państwa, bo szkoła podstawowa uczyła chłopów, szkoła elementarna, kilkuklasowa, uczyła, w której był jeden nauczyciel, bardzo źle opłacany, i mamy dużo, prawda, jęków inteligentów, którzy musieli w tych szkołach pracować, że tam warunki są straszne, że umierają z nudów, że to jest taka właśnie orka, takie poświęcenie siłaczki, prawda, że to jest ten... Więc szkoła elementarna uczyła chłopa pisać i czytać oraz tłumaczyła mu właśnie, że jest Polakiem, uczyła szacunku dla flagi i każdy próbowała. To działało na ziemiach etnicznie polskich, a dużo gorzej na Kresach, prawda, tam gdzie Polacy byli mniejszość. Także no, ale ten alfabetyzm udało się bardzo... W dużym stopniu udało się go bardzo wyraźnie zmniejszyć, prawda. Oczywiście to jest tak, że w ślad za aspiracjami edukacyjnymi idą także aspiracje materialne. I mamy w pamiętnikach chłopskich właśnie to jest po prostu fala takiej właśnie frustracji, poczucia beznadziei, tego, że nie ma wyjścia, że ci ludzie są autorzy, że oni są skazani na życie w strasznych warunkach na wsi, prawda, że nic się z tym nie da zrobić, że nie ma dokąd pójść, prawda, że ich życie upływa w takim właśnie stanie zawieszenia, bez żadnego celu, bez perspektyw. I zresztą radykalizm polityczny lat 30., różnokolorowy, czy to narodowy, czy to radykalizm chłopski, czy radykalizm komunistyczny, no w dużym stopniu można tym wytłumaczyć. No tam było naprawdę, to było bardzo młode społeczeństwo, bardzo biedne, w którym były miliony ludzi bez pozbawionych perspektyw. Albo oni uważali, że są pozbawieni perspektyw. I też społeczeństwo, które doświadczało ogromnego spadku poziomu życia przez... Znaczy oni ludzie generalnie pamiętali, że było im lepiej kiedyś, prawda? To nie było tak, że ta nędza, w której żyli w okresie międzywojennym, była dla nich czymś mieli punkt stałym. Mieli punkt odniesienia. Także dla władzy był to oczywiście gigantyczny problem. Oni sobie zdawali sprawę, że siedzą na wulkanie i między innymi że muszą coś zrobić, żeby z tej matni wyjść, bo inaczej po prostu ten kraj im się rozpadnie, wybuchnie im pod nogami. W związku z tym, i to był jeden z ważnych powodów, dla których po śmierci Piłsudskiego, który blokował zmiany bardzo długo, jego choroba,
starzenie się, nieudolność, prawda? Więc mamy, tam mieliśmy do śmierci Piłsudskiego de facto przez kilka ostatnich lat kryzysowych, bardzo głębokiego kryzysu, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w którym ta sytuacja społeczna się pogarszała bardzo szybko i bardzo drastycznie, no a centralny ośrodek władzy, żeby zacytować klasyka dzisiejszego, był kompletnie sparaliżowany. Piłsudski blokował, miał jeszcze na tyle siły, że blokował coś, co nazywał eksperymentami, prawda, czyli jakieś próby reform postawienia polityki gospodarczej. W latach 30. progresywna polityka gospodarcza i nowoczesna oznaczała planowanie gospodarcze, interwencjonizm państwowy, wielkie inwestycje publiczne. I oni się, rządzący się za nie zabrali dopiero na małą skalę zresztą, mimo zasoby, bo Centralny Okręg Przemysłowy przedsięwzięciem na małą skalę. W COP-ie, ale zabrali się dopiero, kiedy Piłsudski umarł. W Centralnym Okręgu Przemysłowym bezpośrednio znalazło zatrudnienie około 100 tysięcy robotników. Stworzono około 100 tysięcy miejsc pracy, podczas gdy liczbę osób zbędnych na wsi, czyli potencjalnych pracowników, szacowano nawet na 10 milionów. No to jest ten, to są te proporcje, ten rodzaj dysproporcji pomiędzy, to było symboliczne i to był oczywiście wielki wysiłek z punktu widzenia tego bardzo ubogiego państwa, ale to nie przybliżało do rozwiązania, problemu. Więc jest oczywiście pytanie, na ile elity II Rzeczypospolitej wykazały się, powiedziałbym, kompetencją, a na ile wykazały się krótkowzrocznością. I ono nie ma prostej odpowiedzi, no bo oni oczywiście działali w bardzo trudnych warunkach, ale też mam wrażenie, że można było jednak zbudować kraj, który byłby, nie mówię o szklanych domach, prawda, no bo Polska była zniszczona przez I wojnę światową i przed I wojną światową była krajem biednym, potem była jeszcze biedniejsza, ponieważ została gruntownie zniszczona, była odcięta od tradycyjnych rynków zbytu. Prawda? Ziemie polskie rozwijały się w XIX wieku jako zaplecze gospodarcze mocarstw zaborczych, z wyjątkiem Królestwa Polskiego, które było ważną częścią, takim ośrodkiem przemysłowym, ale produkującym na rosyjski rynek. Produkującym na rosyjski rynek. No i teraz to wszystko zostało odcięte, prawda? Z Niemcami jest wojna celna, monarchia austro-węgierska nie istnieje i te wszystkie kraje, które powstały po niej, one się zamykają, otaczają granicami celnymi i tam w zasadzie jest bardzo trudno sprzedać cokolwiek. Na Galicja była zapleczem rolnym takim dla monarchii, częścią zaplecza rolnego dla monarchii, tam przemysłu prawie nie było. No i mamy Kresy w ogóle były takim właściwie na wpół kolonialnym terytorium, w którym trudno było, no w sensie one miały bardzo wielkie zasoby, niesłychanie biedne. I więc mamy te ośrodki przemysłowe Królestwa i Śląsk, które są odcięte od rynków zbytu, dla których zostały zbudowane. No więc efekt jest taki, że ten przemysł radzi sobie bardzo słabo. No bo ten biedny kraj nie generuje żadnego wewnętrznego popytu. Tak, tam nie ma rynku wewnętrznego. Znaczy Polska ma duży potencjał jako rynek wewnętrzny i są historycy gospodarki, którzy twierdzą, że pod koniec lat 30. ten potencjał zaczął się już ujawniać. I ona pod tym względem jest dużo pewnie bardziej obiecującym rynkiem niż te malutkie kraje, prawda, bałkańskie czy środkowoeuropejskie, gdzie naprawdę tego nie ma. Nawet nie, jakby nie ma szans tego. No więc Polska ma duży rynek wewnętrzny potencjalnie, natomiast faktycznie jest taki felieton Antoniego Słonimskiego z połowy lat 30., w którym on mówi, że Polska właśnie skurczyła się do rozmiarów. Ta dobrze żyjąca Polska na poziomie europejskim do średniej wielkości europejskiego miasta, prawda, że grupa ludzi, którzy żyją na europejskim poziomie, czyta gazety, liczy w Polsce kilkaset tysięcy osób, prawda, z których większość mieszka w paru miastach tak naprawdę. I takich opinii jest zresztą dużo. No, Polska miała, jest taki cytat z ministra spraw zagranicznych, który akurat tutaj się Beka, który się wykazał akurat w tym momencie realizmem, i on mówi na pytanie, który był przeciwnikiem polskich aspiracji kolonialnych, ponieważ Polska przy wszystkich problemach chciała być mocarstwem,
miała aspiracje kolonialne. I Beck miał powiedzieć kiedyś, że w Polsce kolonie zaczynają się zaraz z Rembertowem. Miał trzeźwy ogląd. Więc było to brutalne, ale, ale zdradzało pewien realizm, pewne poczucie realizmu. No więc pytanie o elity nie jest proste. No, oni z jednej strony oczywiście czuli się za ten kraj odpowiedzialni, z drugiej strony II Rzeczpospolita była krajem elit urzędniczo-wojskowych, inteligenckich. I tak naprawdę tylko te elity urzędniczo-wojskowe żyły w Polsce międzywojennej dobrze, albo względnie dobrze, miały względne poczucie bezpieczeństwa, stałe dochody i tak dalej. Ten cały aparat opierał się na bardzo fiskalnym, prawda, drenowaniu zasobów bardzo biednego kraju. Nie wiem, no może musiało tak być. No, trudno mi powiedzieć. Dowiemy się. Nie dowiemy, czy mogło być inaczej. Szklanych domów z pewnością nie było za co zbudować, ale być może jednak można było myśleć, a z pewnością ludzie wówczas byli o tym przekonani, że można sobie wyobrazić Polskę jako kraj sprawiedliwszy, lepiej rządzony. I na przykład postulaty radykalnej reformy rolnej pojawiają się w latach 30. w Stronnictwach Chłopskich, ale czy w Polskiej Partii Socjalistycznej, prawda? A więc kompletnie niekomunistycznych, komunistów jakby w ogóle nie uwzględniamy w tym rachunku. Nie? Potrzeba radykalnej reformy się tu pojawia. Ona zresztą dotyczyła wielu rodzajów życia. Były na przykład postulaty samoorganizacji społecznej albo stworzenia państwowego systemu skupu towarów rolnych, który by płacił, dawał chłopom lepsze ceny za to, co produkują, albo jakiegoś, prawda, związku spółdzielczego czy systemu spółdzielczego, który by też zapewniał im unię zależnią ich od pośredników. No i na tle sprzedaży towarów i niskich cen towarów rolnych była bardzo wiele złej krwi, to znaczy chłop widział, że coś, co on sprzedaje pośrednikowi, a ten pośrednik jeszcze w dodatku bardzo często był Żydem, no to w mieście płaci się w sklepie 60% więcej, czy powiedzmy, tak? No i oczywiście ci chłopi tego nie rozumieli, powiedzieli, dlaczego moje jajko, które ja sprzedaję Żydowi za tam, nie wiem, grosz, czy dwa grosze, już nie pamiętam za ile, nagle w mieście kosztuje 4, prawda? Co on robi z tymi pieniędzmi? No jest cała ten temat jest bardzo, bardzo dużo można znaleźć. No i to oczywiście był temat polityczny jak najbardziej, prawda? Był to temat dla skrajnej prawicy i dla ruchu narodowego, prawda? Dla Endecinu, dla narodowej demokracji. Z jednej strony, a z drugiej dla tych radykalnie lewicowych pomysłów. Tak, no bo a z drugiej dla radykalnie lewicowych pomysłów. Od strony właśnie ekonomicznej. To się zresztą wylało w dużym stopniu, jakby to poczucie frustracji, wylało się w momencie po klęsce wrześniowej. Kiedy sanacja upadła i Polska przegrała. Mimo tej całej propagandy, mimo właśnie takiej mocarstwowej, tutaj takiego zadęcia mocarstwowego, prawda, tych wszystkich zbiórek, autentycznego poświęcenia ludzi, którzy dawali pieniądze na obronę, prawda. No to okazało się, że w zasadzie przez 10 dni pierwszych wojny Niemcy zajęli dużą część kraju, a po 4 tygodniach już było, po inwazji sowieckiej w zasadzie było pozamiatane. I poczucie frustracji oraz takiego właśnie niezadowolenia z rządów sanacyjnych było absolutnie powszechne. Jak wiadomo, rząd emigracyjny został stworzony z opozycji przeciwko sanacji, prawda? Więc oni nie mieli żadnego powodu, żeby w oficjalnych dokumentach jest zresztą właśnie takie są deklaracje właśnie, że my tu nie wrócimy do tych błędów, prawda, że ten fatalny okres, to trzeba od niego się odciąć i Polska po wojnie... Natomiast będzie inna. Będzie inna. I to jest kluczowa obietnica, która się pojawia w czasie okupacji u wszystkich, takie marzenie, prawda, u wszystkich stronnictw właściwie, które mówi i także w rządzie londyńskim jest widoczne w jego dokumentach, no właśnie, że po wojnie teraz najpierw było źle, był ucisk, była przemoc, była bieda, była niesprawiedliwość,
Potem jest katastrofa, no bo ta wojna jest katastrofą, prawda? Jest po prostu takim absolutnym, prawda, walcem zniszczenia. A teraz musimy zbudować Polskę na nowo. Nie? I my ją zbudujemy. My ją zbudujemy, tak. Będzie lepsza. Będzie to Polska ludowa, ale nie ludowa w sensie państwa komunistyczne, bo tego nikt sobie nie wyobrażał, poza pewnie komunistami, ale Polska ludowa w tym sensie, że to Polska dla ludu. Tak? Polska, w której zwykłemu Polakowi będzie dobrze. I mamy tutaj masę różnych właśnie, że nie będzie bezrobocia, że będzie radykalna reforma rolna i łącznie na przykład z odebraniem pałaców i dworków właścicielom i przeznaczeniu im na cele społeczne. To jest postulat, który się nie pojawia u komunistów, tylko on się pojawia w ruchu ludowym jeszcze w czasie wojny. Że właśnie że zabierzemy im te pałace, które są symbolami niesprawiedliwości i zrobimy w nich szkoły, przedszkola, prawda, takie instytucje służące wszystkim. Czyli ta świadomość, że ta Polska dla większości swoich obywateli nie była dobrym krajem, ta Polska dwudziestolecia, przychodzi w momencie no, tej klęski, tak? Tak. Tej rozpaczy wojennej, tak, i tego no, poczucia, to właśnie, że... Nie dość, że ona była niedobrym krajem dla swoich obywateli, nieżyczliwym, nie zapewniającym im dobrego poziomu życia, często z wrogą administracją wobec obywatela, tak więc nie dość, że była opresyjna i policyjna i była dyktaturą, no to jeszcze w dodatku okazała się domkiem z kart, prawda? Jakby tego elementarnego poziomu, prawda, kompetencji, jak wówczas nie zapewniła. To smutno kończymy. Ja myślę, że to trzeba dobrze zrozumieć, no bo ci ludzie mieli niesłychaną i zupełnie zadziwiającą dla dzisiejszego czytelnika, kiedyś czytał dokumenty, ci ludzie mieli niesłychaną ilość optymizmu i taką zdolność projektowania, wyobrażania sobie pięknego, bogatego, sprawiedliwego kraju w przyszłości. Mówimy o tych działaczach stroni społecznych. Tak. Od lat 30., prawda? Więc te programy radykalne, one się nie brały z jakiegoś takiego krwawego, wyobraźni, właśnie krwawej zemsty, właśnie z jakiejś takiej wizji rewolucji, gdzie się ludzi zabija i wiesza i tak dalej. One się brały raczej z wyobrażenia właśnie tego, że my musimy zbudować w sprawiedliwą, szczęśliwą, demokratyczną, naprawdę demokratyczną Polskę. I to jest takie poczucie, powiedziałbym, niesłychanie budujące, biorąc pod uwagę sytuację, w której oni się znajdowali w większości. Mieli wyobraźnię i optymizm. Tak. I wierzyli idealizm. I wierzyli niesłychanie w przyszłość tego kraju, szczęśliwą. Więc to było i to jest... Muszę powiedzieć, że jeżeli się doczyta dzisiaj, no to jest to w uderzającym kontraście z dyskusją polityczną o Polsce, którą słyszymy dziś, prawda? Znaczy oni mieli dużo gorzej i równocześnie wierzyli w szczęśliwą przyszłość. Że może być dużo lepiej. Tak. To, że są w stanie zbudować idealny kraj w końcu. No tak, dzisiaj trudno w to wierzyć, ale może warto znowu próbować. Ich poczytać. I warto ich poczytać, warto żeby próbować. Się tym ich idealizmem zarazić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.